Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj porównamy sobie dwie wersje jednej z najlepszych moim zdaniem klawiatur na rynku. Mowa tutaj o SteelSeries Apex. Klawiatura SteelSeries Apex występuje w dwóch wersjach. W wersji droższej, czyli po prostu SteelSeries Apex, kosztującej około 350 zł, oraz w wersji SteelSeries Apex Raw, czyli surowa wersja, kosztująca jakieś 250 zł, czyli około 100 zł mniej. Chciałbym Wam teraz opowiedzieć, co dostajemy za te 100 zł ekstra w wersji Apex. Co się od razu rzuca w oczy, jak widzicie, klawiatury są podświetlane obie. Ale zacznijmy od początku, czyli od kabla. W obu przypadkach ten kabel jest naprawdę długi. Jego długość to prawie 2 metry, czyli podłączymy go nawet, jeśli komputer jest dość daleko. Natomiast tak, tutaj mamy kabelek od wersji RAW. Jest on pokryty po prostu gumową otoczką i posiada pojedynczy wtyk USB. Natomiast tutaj mamy kabelek od tego droższego Apexa. Jak widzicie, kabel jest zabezpieczony oplotem, a druga rzecz jest taka, że ma dodatkową wtyczkę. Po cóż ta wtyczka? Otóż wersja tańsza nie ma żadnych portów USB, natomiast wersja droższa Apex posiada hub USB umieszczony w tym miejscu. Bardzo fajnie, że jest to umieszczone centralnie, gdyż mamy do niego łatwy dostęp i używa się tego bardzo dobrze. Dwa porty USB 2.0, więc pewnie już się domyślacie, iż ten główny kabelek zasila podświetlenie klawiatury oraz przekazuje wszystkie komendy z klawiatury do komputera. Natomiast ten osobny kabelek zasila te porty USB, dzięki czemu mamy w tych portach stabilne napięcie. Jeśli chodzi o anti-ghosting, to w obu przypadkach mamy możliwość wciśnięcia do 20 klawiszy jednocześnie. Tak więc jest to wartość wystarczająca. Kolejna wspólna cecha to klawisze dodatkowe u góry, jest ich 12, także w Apexie i w Apexie RAW. Klawisze warstw i klawisze gamingowe dodatkowe. Z tym, że zobaczcie, w Apexie tym droższym mamy 4 klawisze warstw i aż 10 klawiszy dodatkowych z lewej strony, natomiast tu mamy tylko 2 klawisze warstw i 5 klawiszy, czyli ta liczba jest dwukrotnie mniejsza. Dlaczego są klawisze warstw? Są to jakby klawisze profili, czyli na daną warstwę przypisujemy, programujemy wszystkie klawisze gamingowe, swoje ustawienia, na przykład efekty podświetlenia, a na drugiej warstwie możemy mieć zupełnie inny zestaw, przygotowany na przykład pod inną grę. W przypadku tego podświetlenia nie mamy za bardzo możliwości regulacji niczego poza jasnością. Mamy 7 poziomów jasności. Z tym, że podświetlenie jest tutaj tylko białe. Natomiast w tym większym Apexie po bok mamy także dodatkowo klawisze multimedialne. Tutaj co prawda też są one, ale są jako klawisze funkcyjne pod klawiszami od F1 do F12. Tak więc wykorzystujemy wtedy klawisz SteelSeries w połączeniu z klawiszem funkcyjnym. Tutaj jest to wygodniejsze, ponieważ mamy te klawisze osobno i nie musimy nic kombinować. Natomiast co do podświetlenia Apexa zwykłego, to ta klawiatura ma aż 5-strefowe podświetlenie. Co to oznacza? Że cała klawiatura jest podzielona na kilka stref, które możemy konfigurować indywidualnie. Zobaczcie, w tej chwili nadal mam pojedyncze podświetlenie. Niebieskie, czerwone i podświetlenie wielostrefowe. Jedna strefa jest tutaj, druga strefa jest tu, trzecia strefa to klawisze główne, czwarta strefa obejmuje klawisze tutaj, natomiast piąta jest to logo SteelSeriesa oraz podświetlenie boczne. Zwróćcie przy okazji uwagę, jak klawiatura jest płaska i jak jest wyprofilowana. To naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. I tak jak mówiłem, klawiszami warstw możemy przełączać nasze ustawienia plus podświetlenie. Również sobie w łatwy sposób możemy wyregulować jasność. Te klawisze mają dwie funkcje. Ze SteelSeriesem regulują jasność, bez regulują głośność dźwięku systemowego. Natomiast Apex RAW po bokach ma tylko takie białe ozdobniki, nie ma podświetlenia, ale jest tak samo płaski, posiada ten sam kształt. Jeśli chodzi o podwyższenia,
to w obu przypadkach mamy dokładnie to samo. Czyli są to takie wyjmowane gumki, to są te wyższe, a standardowo dostajemy takie. Czyli po prostu jeśli chcemy mieć wyżej, zakładamy te wyższe z zestawu. Kolejna cecha wspólna to, że obie klawiatury mają zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki, no, która jest moim zdaniem odpowiednia. Jeśli położymy dłonie, to ta podpórka spełnia po prostu swoją funkcję. Nie jest ani za mała, ani za duża. Kolejne wspólne cechy to specyficznie wyglądające klawisze. Specyficzny Escape, duża spacja oraz aż 6 klawiszy kierunkowych kursorów, które przydają się w niektórych grach, gdzie na przykład sterujemy postacią, ruchem postaci za pomocą kursorów. Wtedy możemy sobie na przykład strafować od razu pod kątem w bok. Także chciałem Wam zwrócić uwagę, że te klawisze są też fajnie wyprofilowane. Zobaczcie. Widać, że są pościnane i pozaokrąglone, dzięki czemu bardzo fajnie, wygodnie się ich używa. Obie klawiatury mam też mały Enter, ale za to długi Backspace. Na klawiszu W są takie wypustki, żeby było łatwo go zlokalizować. Jeśli na przykład gramy, nie patrzymy na klawiaturę, wtedy ułatwia nam to szybki powrót do tego rejonu w WSAD. Także te klawisze Mac są specjalnie podwyższone, żeby również łatwo je znajdywać i łatwo w nie trafiać. Obie klawiatury posiadają też klawisz Windows. Jeśli chodzi o wykonanie, to są wykonane dokładnie z tego samego materiału. Jest to w większości taki chropowaty plastik bardzo dobrej jakości oraz w środku wykończenia z błyszczącego plastiku, które niestety troszeczkę potrafią łapać odciski palców, ale jak widzicie są w większości w przestrzeniach między klawiszami i jest to dość łatwo wyczyścić. Też co jest fajne, to że skok tych klawiszy jest niski, wciskają się bardzo lekko. Przy okazji są ciche, posłuchajcie. I dla porównania zwykły Apex. Jak słyszycie, zwykły Apex jest troszeczkę głośniejszy, zapewne ze względu na to, że tej klawiatury naprawdę już sporo używam. Jeśli chodzi o żywotność tych klawiszy, to w obu przypadkach wynosi ona 5 milionów kliknięć, czyli całkiem nieźle. Tak więc zobaczyliście klawiatury Apex bardzo dokładnie. Obie z nich są naprawdę warte swojej ceny. No i jeśli lubicie prostotę, nie potrzebujecie wielu kolorów podświetlenia, portów USB i zbyt dużej ilości dodatkowych klawiszy, to Apex Row kosztujący 250 zł będzie idealnym wyborem. Klawiatura wygodna, cicha i bardzo funkcjonalna. Jeśli lubicie mieć wszystko co najlepsze, wtedy wybierzcie Apexa kosztującego 350 zł. Macie o wiele większą liczbę klawiszy gamingowych oraz warstw. Macie dwa porty USB, dodatkowe klawisze multimedialne, pięciostrefowe podświetlenie konfigurowane w SteelSeries Engine 2, podświetlenie boczne i kabel w oplocie z osobnym wtykiem zasilającym porty USB. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam Was jak zwykle do wypowiedzenia się, która wersja Waszym zdaniem jest lepsza, ładniejsza, bardziej opłacalna. Jestem ciekaw Waszego zdania, tak więc głosujcie w komentarzach pod filmem. Przy okazji pamiętajcie, że warto też wejść na mojego Facebooka, gdzie wrzucam wszystkie bieżące informacje na temat recenzji na moim kanale oraz na wideotestach. No i plus różne fajne bonusy. Link znajdziecie na przykład w opisie filmu. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!